Dzień dobry kochani, w nowym filmiku. Opcja weekendowych vlogów bardzo przypadła wam do gustu, więc postanowiłam dzisiaj nagrywać kolejny. Jest dosyć wczesna godzina, a ja już za moment lecę do pani dr Beaty Pander na zabiegi. Dzisiaj mam taki początek dnia tylko i wyłącznie dla siebie. Max zostaje w domu. Pokażę wam jeszcze tak szybciutko, co mam na sobie. Luźny outfit, wygodny. Idealny na sobotni poranek i jak możecie zauważyć, jestem praktycznie bez makijażu, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Błyszczyk, tylko podkreślone oczy. Lecę i życzę wam miłego oglądania. Wiecie co, ja to mam chyba za dobrze. Wracam do domu po fajnych zabiegach. Buongiorno, zobaczcie jaki surprise masz teraz. No właśnie widzę, czekał na mnie gotowy obiad i to w dodatku ten, który ja bardzo, bardzo lubię. No czego chcieć więcej? Może jakieś zakupy dzisiaj? Zobaczymy jak to będzie. Mieliśmy jechać na Saską Kępę, bo dzisiaj jest święto Saski Kępy. Ale słuchajcie, tak się niesamowicie rozpadało. Nad Warszawą przyszły niezłe burze. Nawet założyłam sobie sweterek, bo zrobiło się nieco chłodniej. I stwierdziliśmy, że jedziemy załatwić wszystkie najważniejsze domowe sprawy. Między innymi po asortyment dla naszych kotełków, czyli żwirek, jedzonko. Chcę zahaczyć o aptekę i kupić również tabletki na alergię, bo wiedziałam, że są w promocji. A później jedziemy do Złotych Tarasów. Takie? Na jakiś shopping. 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 Mhm. I nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy? To nie jedziemy. Jedziemy na shopping, to znaczy, że są pieniądze. Jestem biedniną. Biedna. Biedniną. No, jak ty mówiłeś? Biedny człowiek. Jesteś biedny człowiek. Nie mamy groszy. Ale ja mam. Ty masz grosze? Grosze mam. To możemy jechać na zakupy. Ja mam złote. Jedna złote. Robimy razem. Dobra, ja uzbieram groszówki. Jedziemy na zakupy. Jak coś kupię, to oczywiście wam pokażę. Mogę powiedzieć, że zakupy udane, jak możecie zauważyć. Ale ponieważ zrobiło się już dosyć ciemno, to pomyślałam, że pokażę wam jutro rano, co sobie kupiłam. Będzie lepsze światło. A że jutro nagrywam kolejny vlog, myślę, że to nie będzie dla was problemem. Dzisiaj postanowiłam zrobić nasz ulubiony sezonowy serniczek z kremem, serkiem mascarpone, białą czekoladą i świeżymi krajowymi truskawkami. A dlaczego? Ponieważ jest pewna okazja, Enzo ma urodziny i Max twierdził, żebym nie kupowała gotowego torta, tylko przygotowała sernik, który Enzo i Max bardzo, bardzo lubią. Także zabieram się do roboty. Podstawę serniczka naszego dzisiejszego ciasta stanowią herbatniki. Herbatniki trzeba zblendować i to dosyć mocno, a następnie połączyć je z masłem, żeby wyszła wam taka konsystencja mokrego piasku. Ubijacie w tortownicy i teraz wstawiamy na jakieś 10 minut do lodówki, a w tym czasie przygotuję sobie krem. Kolejny krok to, jak możecie zauważyć, truskawki umyte, pokrojone w połówki i ułożone na warstwie ciasteczek, a będziemy przykrywać je masą serową. Tu jest mascarpone z białą czekoladą. Ale to jeszcze nie koniec. Druga warstwa już gotowa i to jest ubita kremówka z cukrem pudrem. Wykładam tutaj następnie odrobinę truskawek, mięta i będzie gotowa. I co wy na to? Wygląda obłędnie. Smakuje tak samo dobrze, ale teraz muszę go schłodzić przez kilka godzin w lodówce, żeby wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączyły. No i co najważniejsze, żeby można go było ładnie pokroić. Ale gorąco wam polecam, serniczek jest naprawdę bardzo dobry, idealny dla osób, które nie potrafią gotować, a tym bardziej piec. Zrobicie go raz, dwa, a smakuje jak niebo w gębie. A co robimy dzisiaj wieczorem? Świętujemy. Jak możecie zauważyć, odgłosy, katastrofa, słuchajcie, kują balkony na dole, na piątym piętrze,
i wiercą tak dzisiaj cały dzień. My już mamy po prostu dosyć, dlatego wychodzimy. Idziemy na sushi, a później lecimy na jakiegoś drinka. Total luz, trzeba się odstresować i trzeba też świętować urodziny Enzo oraz 7 urodziny mojego bloga. Pokażę Wam tak szybciutko, co mam na sobie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. To jest koszulka, którą kupiłam w zeszłym roku w Zarze, w zeszłym albo 2 lata temu. Jeansy, super stary, torebka z Parfois, zegarek, bransoletki i tyle. No, to lecimy. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się jutro, czyli za moment. Kochani, dzień drugi naszego vlogowania, kontynuacja i poranek z przygodami. Jesteście ciekawi, co tym razem mi się przydarzyło? Patrzcie na to. Może tak będzie lepiej to widać. Pękło mi naczynko. Tutaj w tej okolicy. Nie wiem, jak to się stało, ale obudziłam się dzisiaj rano i poczułam, że mam tutaj taką gulkę. Poszłam do łazienki, ja się patrzę, a rzeczywiście to było takie napuchnięte i jeszcze nie było zielone, takie zielono-fioletowe. A po chwili, słuchajcie, czuję, jakby coś mnie tutaj tak, coś mi pęczniało i już wiedziałam, co to jest. Patrzę w lustro, a ja mam, proszę bardzo, taki wylew tu. I to jest takie dosyć, jak ja bym to powiedziała, delikatne miejsce, bo okolice oczu i nie za bardzo też można czymś tutaj podziałać. Więc przyłożyłam sobie lód. Troszeczkę mi ta opuchlizna zeszła, no ale niestety ślad został. Nawet pod korektorem widać. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przy okazji możecie zobaczyć, jakie krycie daje słynny korektor z Maybelline, o którym ostatnio pisałam na blogu. Dostałam komentarze, że to jest korektor taki średnio kryjący do wysokiego krycia, z czym oczywiście ja się nie zgadzam. No i teraz zobaczcie, gdybym ja miała takiego siniaka tutaj pod okiem, to by ten korektor totalnie sobie z nim nie poradził. Także zawsze jest, słuchajcie, jakieś dobre rozwiązanie w tym wszystkim. I ja oczywiście nie przejmuję się jakoś specjalnie tym, że tutaj wyszedł mi ten siniaczek. Chociaż no, nie wygląda to jakoś specjalnie estetycznie i na pewno ludzie będą się przyglądać, ale ja nie mam z tym żadnego problemu. Troszeczkę, tak jak widzicie, tutaj sobie przypudrowałam, nałożyłam tego korektora. Jest jak jest, kilka dni, spokojnie zejdzie, witamina C poszła w ruch, rutyna poszła w ruch. Arnikę też mam, żel z arniki, więc sobie będę dzisiaj tutaj smarować tę okolicę. A jak możecie zauważyć, ja już jestem praktycznie gotowa do wyjścia i czekam na Maxa, który pojechał na chwilę do Fortuny jeszcze zagrać. Zaraz ma po mnie przyjechać i musimy pojechać do Reduty po kawę. Bo dzisiaj rano skończyła nam się nasza ulubiona kawa Kimbo. Trzeba uzupełnić zapasy. A później zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Powiem Wam, że od rana jest naprawdę piękna pogoda. Słońce świeci. Twarz się uśmiecha. Jest po prostu idealnie. Wszystko, to teraz czas uderzyć na obiadek i pomyśleliśmy, że dzisiaj pojedziemy sprawdzić nową restaurację i pizzerię Tutti Santi. Tak, bo słyszeliśmy o tym miejscu już troszkę, zresztą też widziałam, że wiele dziewczyn z Instagrama, influencerek, było w tym miejscu i chwaliły jedzenie, więc my jedziemy sprawdzić, a że Włoch obok mnie to będzie oceniał, czy było dobre włoskie żarcie,
czy nie. Jeszcze nie wiem, czy będziemy zamawiać takie typowe dania z kuchni włoskiej, czy spróbujemy na początek pizzę, bo już kiedyś ja wam mówiłam... Ja mam wiedzę, bo my tak, bo już kiedyś wam mówiłam, że zawsze jak idziemy do takiej włoskiej nowej knajpy, to na początek bierzemy pizzę. Jeżeli będzie dobra, to znaczy, że włoskie żarcie też będzie dobrze, ale ta metoda ostatnio nie za bardzo się nam sprawdza. Także jedziemy do Tutti Santi i zabieramy was ze sobą. A jednak padło na pizzę. Ja zamówiłam Biankę z pizzy premium i dla Massimo też wzięliśmy pizzę premium. Nie, to nie jest capricciosa, to jest pizza prosciutto i bufala. A, prosciutto, mozzarella di bufala. Ale zobaczcie, co Massimo jeszcze znalazł. Fiorelli napoletani. Esatto. Fiorelli, in italiano si chiama frigelli. Frigelli, tak, frigelli. No to co, zabieramy się za próbowanie pizzy. Kochane moje, miałam wam pokazać, co takiego kupiłam sobie w sklepie Guess. Ale rozłożyłam te wszystkie rzeczy na łóżku i stwierdziłam, że w sumie to jest tego trochę i mogłabym zrobić oddzielny haul. Przy okazji pokazałabym, jak te rzeczy na mnie wyglądają i myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, a mam też kilka innych rzeczy z innych sklepów, które mogłabym wam pokazać. Więc tak sobie myślę, że w komentarzach do dzisiejszego filmiku wrzucę pytanie, czy chcecie taki haul, ale zapewne będziecie chciały, czy też nie. I zostawiajcie łapki w górę albo łapki w dół, a jeżeli będzie dużo tych łapek, to może jeszcze w tym tygodniu albo na początku przyszłego postaram się wam przygotować, opublikować dla was taki właśnie film. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Postanowiłam wyciągnąć chłopaków na spacer. Może niekoniecznie długi, ale na spacer. Jest tak ładna pogoda, że trzeba to wykorzystać. Nie ma siedzenia w domu przed telewizorem i oglądania ciągle mecze. A po spacerze przejdziemy się jeszcze na jakieś zimne piwko. Może jakiegoś aperola. Albo na lody do olie pomodoro. Powiem wam szczerze, że mam ochotę na dużą dawkę witamin, może jakaś macedonia, czyli taka sałatka owocowa. No, zobaczymy, co tam będzie dostępne, ale dzisiaj jest tak pięknie, jest tak gorąco. Czuję się normalnie, jakby było lato w powietrzu i stwierdzam, że maj w tym roku był niesamowity. A jeszcze chciałam wam podsumować na zakończenie dzisiejszego vloga naszą wizytę w restauracji Tutti Santi. Otóż po pierwsze, w środku restauracja jest ogromna, dużo miejsca, dużo przestrzeni, fantastycznie wykonana, urządzona w środku. No widać, że zostało włożone w to sporo pracy. Obsługa bardzo miła, panie bardzo pomocne, dopytywaliśmy się o różne rzeczy związane nie tylko z tym, kto gotuje, jak są przygotowywane potrawy i całą resztę. Niestety, trafiliśmy na czas, kiedy w restauracji nie są dostępne makarony, nie były dostępne makarony dopiero od 20 czerwca i mogliśmy spróbować tylko i wyłącznie pizzę, co nas bardzo zdziwiło. Pizza została podzielona na dwie grupy. Pierwsza to jest pizza premium, czyli klasyczna pizza o średnicy 32 cm, ale dodatkiem do pizzy są włoskie specjały i nie tylko, produkty włoskie. Natomiast druga część to jest pizza klasyczna. No i jak się pewnie domyślacie, jest też tańsza i w tej pizzy klasycznej już nie ma tych włoskich dodatków. Szczerze, pierwszy raz z czymś takim się spotkaliśmy. Nie do końca nam się to podoba, ale jeżeli chodzi o samą pizzę, to powiem wam, że była dobra. Nie najlepsza, ale była dobra. Bardzo chrupiąca, nawet śmialiśmy się w pewnym momencie, że troszkę przypominała ciastko, takie chrupiące ciasteczko, ale sama pizza była naprawdę dobra, chociaż można by było nad nią popracować, ale jest zjadliwa i być może
wybierzemy się jeszcze do restauracji Tutti Santi, żeby przekonać się, jak smakują makarony. Bo tak jak mówię, nie mieliśmy okazji, nie było takiej możliwości, ale sam dzisiejszy pobyt w restauracji bardzo dobrze wspominamy na plus. Także jeżeli macie w okolicy dostępną restaurację Tutti Santi, a z tego co się orientuję, to chyba w Kielcach i w jeszcze jakichś dwóch polskich miastach te restauracje są dostępne, to przejdźcie się i spróbujcie, jak smakuje pizza. No, tyle. Rozgadałam się jak to ja w drodze, spacerując. Ale kochani, tym akcentem kończę dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że po raz kolejny jesteście zadowoleni z tego dwudniowego, weekendowego vloga. Jeśli ta opcja będzie Wam się podobała, to postaram się robić częściej właśnie tego typu vlogi, częściej. No przynajmniej ten jeden raz w tygodniu, żebyście mogli obejrzeć weekendowy vlog. O! Jeśli oczywiście będzie taka okazja. No, także żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was, kochani, do następnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa!